Witam serdecznie na spotkanie o muzeum na kołach na Kubie. Amerykańskie samochody krążące po Kubie stały się atrakcją dla turystów dopiero w pierwszej dekadzie XXI wieku. Natomiast dla turystów jak mnie są powszechnym wizerunkiem na ulicach. O ile sięga swoja pamięć, taksówki zwane obecnie Colectivos, ale wówczas Boteros, zaczęły działać na początku 90. dekady XX wieku, kiedy Kuba padła w głęboki kryzys gospodarczy po upadkach muru berlińskiego i wspólnoty socjalistycznej w okresie lat 1989-1991. Państwowe autobusy komunikacji miejskiej stały się widmami i właściciele takich skarbów podjęli wożenie ludzi, inicjatywę prywatną, jak inne, wtedy nawet nielegalną. Pierwszy raz ja skorzystałem z tych usług w 1992 roku wraz z wtedy 68-letnią matką. Ja towarzyszyłem jej na podróż do Santiago de Cuba, a mieliśmy odlecieć w godzinach wieczornych. Wyszliśmy z czasem z domu. Nie było taksówek, a długo czekaliśmy na pierwszy autobus. Dotarliśmy blisko Placu Rewolucji na przesiadkę. Minął czas. Żaden autobus, samolot nie czeka. Szukałem dookoła, pytałem, nic. A nagle jeden facet podchodził do mnie, szeptem powiedział: jeszcze mam dwa miejsca do Santiago de Las Vegas. A wskazał ukryty pod drzewem szeroki samochód tanque de guerra, czyli czołg wojenny. Zapytałem tego bodero: czy pan wjedzie na lotnisko? On: tak. Ja: ile kosztuje? On: 80 pesos osoba. Zaskoczony. Szybko przyszły mi do głowy nasze ówczesne miesięczne zarobki. Swoja pensja inżyniera software 310 pesos. Emerytura swojego tatusia 123 pesos. Mama nie pracowała po 1959 roku i nie miała emerytury. Wypłata 160 pesos za przejazd z bliska Placu Rewolucji na lotnisko Hawany pochłonęłaby znaczną część pieniędzy, co mieliśmy na pobyt w Santiago de Cuba. Nie było innej opcji i zapłaciłem taryfę bez narzekania i potargowania się. Po co? Pojechaliśmy przepichani z jeszcze dwiema osobami w tyle plus trzema z kierowcą na przodzie, czyli 560 pesos dla kieszeni boteru. Żniwo w kryzysie. Byliśmy w czasie na lotnisku i na poczekalni mama mnie zapytała, ile to kosztowało. Powiedziałem jej cenę i ona wybuchła: dlaczego to zapłaciłeś? Ja: mamo, nie było innej opcji. Samolot nie by odlecił bez nas. Stracimy bilety, a ty nie zobaczysz rodziny. Ona: w najgorszym okresie Machadato ja nie widziałem tego. Machadato. To nazwiska prezydenta Gerardo Machado nazwano ciężki okres gospodarczy na Kubie podczas jego rządu, poczynając w roku 1929 po upadku giełdy Wall Street w Stanach Zjednoczonych. Od dzieciństwa, od starszych zawsze słuchałem, że podczas Machadato nie było pracy i dużo ludzi jadło mąkę kukurydzaną i fufu de plátano, spłaszczone, gotowane banany, z olejem, solą i czasem cząstkiem, bez niczego więcej. Powiedziałem mamie: mamo, powoli zobaczysz na Kubie skutki socjalizmu, o jakich wam opowiadałem w 1982 roku, że zniszczyły gospodarkę Polski. Wy nie uwierzyliście mnie, a w zamian potępialiście mnie za swoje zmienione poglądy. U nas się zdarzy to samo. Jakieś 15 lat później, pewnego dnia po śmierci tatusia w 2005 roku, mama po 80 mi powiedziała wyraźnie, że była oszukana przez socjalizm i się jest zawiedziona. I tak umarła w 2016 roku, 92-letnia. Aby to podać,
w naszym kontekście obecnych starych samochodów pojedziemy maszyną czasu do pierwszych lat rewolucji kubańskiej. W samym 1959 roku nowy rząd rewolucyjny zaczął ograniczyć wóz artykułów luksusowych z USA ze względu na brak dewiz. Co to za luksus? Czytałem z kronik tego czasu. Lodówki, radia, telewizory i oczywiście samochody. Chodziło o wymianę peso na dolar. Natomiast w 1958 roku dolar obiegał na Kubie w normalnym handlu na 1,1, a w banku przelicznik był dolar na 98 centów od pesos, czyli nasze peso był wartościowsze od dolara. W 1960 roku rząd rewolucyjny zabronił wóz samochodów do prywatnego użytku plus części zamiennych. Pod koniec 1961 roku zadał cios oszczędzającym decyzją o wymianie waluty, która zubożyła cały naród. A Stany Zjednoczone oficjalnie ogłosiły embargo na początku 1962 roku. Równolegle do tego, rząd rewolucyjny od samego początku skierował masę ludzi na korzystanie pierw z upaństwowionych autobusów ówczesnej kapitalistycznej komunikacji miejskiej, którą ja pamiętam makabryczną w Hawanie już na początku lat 70. aż do teraźniejszości bez rozwiązania. Ale poza Hawaną jest o wiele gorzej, także można powiedzieć, że nie ma publicznego motorowego transportu od wielu lat, a w krajobrazie, po wsiach i w miastach konie i woły królują jako siły napędowe bryczek i wozów. Nie wiem, kiedy racjonowano paliwo, ani kiedy taksówki przestały działać, ale ogólnie ruch samochodów się zmienił i powoli samochody wjechały do garaży na używanie tylko w sytuacji pogotowia. Zostawione parkowane na ulicy mało się ruszyły. To pamiętam z drugiej połowy lat 60. z pomiędzy moich 7-9 lat. Jeden z wujów po tatusiu był mechanikiem ówczesnych nowych amerykańskich samochodów przed 1959 roku i jego ostatnim samochodem według tatusia był Studebaker, który znałem z możliwością odsunięcia dachu. On mieszkał w dzielnicy El Cerro, daleko od mojej rodzinnej Buena Vista w Marianao. Był moment, że przyjechał do nas, a Studebaker nie był na zewnątrz. Przyjechał autobusem publicznej komunikacji. Dokładnie w sierpniu 1974 roku miałem 14 lat i grałem w turnieju szachowym koło Kapitolium Nacional. Wuj był kilkakrotnie obecny w rundach i nie przyjeżdżał z Studebakerem. On umarł tydzień po turnieju we wrześniu 1974 roku, a Studebaker był parkowany na ulicy przed domem przez wiele lat i tam powoli się niszczył do słomu, bo po pierwsze sprzedaże były zabronione, po drugie nikt nie miał tylu pieniędzy, po trzecie po co samochód bez paliwa. Ale rząd rewolucyjny w końcu potrzebował samochodów. Z początku lat 70. ja pamiętam kupna Alfa Romeo z Włoch, czyli z Argentyny, przeznaczonych dla urzędników i na taksówki. Pod koniec tej dekady w związku z sojuszem ze wspólnotą socjalistyczną, przeważnie dla partyjnych, rząd zaczął sprowadzać łady moskwicze Woły. W dekadzie lat 80. polskie Fiaty, włącznie i maluchy, nazwane u nas Polakitos, dla wangardzistów, bohaterów
pracy. Dlatego schematu państwowej socjalistycznej gospodarki rząd rewolucyjny założył państwowe szkoły dla wykształcenia robotników mechaników oraz budował państwowe warsztaty i magazyny z odpowiednimi wyposażeniami i częściami zamiennymi. I właśnie w latach 80. jasno z tego, że nie było kalendarzu przeglądania, utrzymania i naprawy samochodów nowopowstałych właścicieli, pod rosnącym naciskiem ich popytu, początkowo niekoniecznie za pieniądze, ale i za znajomość i jakiś mały podarunek, państwowi mechanicy zaczęli używać prywatnie tej infrastruktury państwowej do ich obsługi, co oczywiście było nielegalne z zagrożeniem wydalenia z pracy i kary więzienia. Mi się wydaje, że potem do tego dołączyli właściciele pojazdów amerykańskich i ich na innych narodowości. Nie trzeba wyjaśnić, że w tych obsłudze i transakcji normalnych w krajach kapitalistycznych, w kraju socjalistycznym, gdzie są niedostatki, ta normalność jest przestępstwem z wielu stron. Na Kubie z powodu chorobliwego braku części zamiennych i statusu nielegalnej naprawy pojazdów poza państwową egidą, pierwsi mechanicy państwowo-prywatni rozwijali różne sposoby omijania ciężkiego buta państwa, pierw w zakładach pracy po ukrycie, potem w założeniu małych warsztatów ukrytych od niedyskretnych oczy, budowali prestiż skuteczności prywatnej naprawy i utrzymania, a następnie włożyli wkład w wykształceniu drugiego pokolenia mechaników, na początku uczniów pomocników w ich sztuce. Rząd rewolucyjny wszystko wie jak Wielki Brat. Powieści pod tytułem 1984. Ale w końcu przymyka oczy, dlatego dawno temu przeszedł od odkrycia warsztatu, skonfiskowania środków i narzędzi i uwięzienia mechaników na tolerowanie ich działalności, co w pewnym sensie sprzyjało, co nastąpiło. Minęły lata. Otwarto kraj na turystykę i stare amerykańskie samochody wyjeżdżały z garaży albo zostały odnowione przez już bardzo sprawnych mechaników. Z czasem to blisko teraźniejszości możliwości dostosowania silników i podzespołów, czyli może się zdarzać, że piękny odkryty amerykański kabriolet marki Chevrolet to jego karoseria Chevroleta z silnikiem Hyundai czy Toyoty. A skąd też silnik? Wielki Brat jest teraz bardzo pomocny. Lecz możliwe, że taki i tak kolektywo nie ma takiego szczęścia remotory Saksy i jest tak zwany Frankensteinem wewnątrz budowanym z różnych podzespołów i teraz co jest ciekawe, że nie słyszę o wypadkach takich tworzeń, tym mniej z turystami. Inaczej dawno temu rząd rewolucyjny zabroniłby ich działalność, a właśnie to jest dowód prestiżu kubańskich mechaników. Na zakończenie. Kilka lat temu wraz wziąłem taksit kolektywu, siedziałem w tyle, a w pewnym momencie do niego wsiedli obcokrajowiec z dziewczyną kubanką, a oboje siedzieli na przodzie. Po kilku minutach jazdy obcokrajowiec rozpoczął głośną rozmowę z kierowcą. Ja jestem Włochem, mam Ferrari i wymienię go za ten samochód. Ja myślałem, że to żart i sądziłem, to samo myśleli i kierowca i inni pasażerowie. Lecz obcokrajowiec powtórzył propozycję, a tym razem kierowca powiedział: nie wymieniam tego samochodu za żaden nowoczesny. Obcokrajowiec: dlaczego? Swój samochód jest nowy. Kierowca: wasze samochody są komputerowane. Co ja bym robił w razie awarii? Cisza. Moim zdaniem, kubańskie muzeum na kołach amerykańskich samochodów odzyskało światową sławę i będzie trwało na zawsze, bo kubańscy mechanicy, chirurcy mogą ich serca i tkanki przeszczepić i przedłużyć ich życia do nieskończoności. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego nagrania.